Drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście bardzo cieszę się, że mamy okazję się usłyszeć. No jak zwykle podróż. Wiecie, że ja bardzo lubię w tych naszych spotkaniach sobie popodróżować. Tym razem zaczęłabym jednak od takiej małej podróży w czasie do czasów dzieciństwa, bo pewnie kiedy zaczęlibyśmy się zastanawiać, o jakich zawodach marzyliśmy w dzieciństwie, to jestem przekonana, że wśród tych zawodów obok pilota, kosmonauty znalazłby się także archeolog. Ja sama pamiętam taką wspaniałą książkę Eugeniusza Paukszty, Złote korony księcia Dardanów, która rozpaliła moją wyobraźnię. Miałam wtedy kilka lat, pewnie mniej niż 10 i tak sobie wyobrażałam, kim jest ten archeolog, jakże ekscytującą ma pracę, jakich niesamowitych odkryć może dokonać, jakie tajemnice odkryć. No i mam też wrażenie, że te archeologiczne wyprawy zawsze dotyczyły krajów odległych. Egipt, Maroko, Meksyk. O, mój gość już się ujawnił, dlatego zaraz będę go przedstawiała. Tymczasem rzadko pamiętamy, że odkrycia archeologiczne były dokonywane i nadal są, także tutaj, u nas, w Polsce, są bardzo ciekawe, bardzo zaskakujące. Może czasami niestety myślimy o nich przez pryzmat szkolnych wycieczek i różnych skamielin oglądanych zza szybki, ale mam nadzieję, że dzisiaj się to zmieni, bo w naszym radiowym studiu gości Agnieszka Krzemińska, popularyzatorka nauki i dziennikarka, autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich i mam nadzieję, że właśnie o tych tajemnicach będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Państwu. Wstęp był przydługi, dlatego pozwolę sobie w pierwszym pytaniu skorzystać z Pani własnych słów, słów, które znalazłam w książce i mnie one urzekły. Były te słowa, które skierowała Pani do Pani profesor Ewy Wiprzyckiej-Brawo, tuż po tym, jak otrzymała Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pani ją zapytała... Złośliwie. Panią zapytała złośliwie, do czego w codziennym życiu przyda nam się wiedza o mnichach koptyjskich. Zanim przejdziemy do odpowiedzi Pani profesor, to ja też zapytam. Do czego w życiu codziennym przyda nam się archeologia? Do niczego. Czyli odpowiadam dokładnie tak jak pani profesor. Jakbyśmy się zastanawiali, to rzeczywiście do niczego. Ale, i tutaj znowu cytuję panią profesor Ewę Wiprzycką, człowiek jest zwierzęciem ciekawym, ciekawskim, w związku z czym powinniśmy sobie dać takie przyzwolenie na ciekawość i wtedy, kiedy ona nas ogarnie, to sięgamy, tak jak pani w dzieciństwie, a potem i w dorosłości, po książki o tajemnicach, o skarbach, o odkryciach. Oglądamy filmy na ten temat i wydaje mi się, że ta ciekawość, ale nie tylko, ciekawość to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest też dowiedzenie się tego, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, jakie mamy korzenie, czyli też taka ciekawość i próba osadzenia siebie samych w obecnej rzeczywistości, bo jako dziennikarka bardzo przykładam dużą wagę do tego, żeby pisać o przeszłości, ale tym samym opowiadać również o nas samych, więc w tej książce również będą takie elementy, które pokazują rzeczy nam dzisiaj bardzo bliskie, istotne, które nas wszystkich bardzo interesują, na przykład DNA naszych królów, albo sławnych ludzi, albo to, co jest pod naszymi domami i jest badane przez archeologów. Także nie tylko ciekawość, ale i chęć poznania samych siebie. No i tu już widzę pierwszą wątpliwość, bo pani w książce nie pozostawia złudzeń, że archeologia rzadko pozwala na znalezienie bardzo konkretnych, twardych odpowiedzi. Znów zacytuję, trzeba pogodzić się z myślą, że nasze wyobrażenie o wyglądzie i twarzach naszych człekokształtnych przodków jest mocno naciągane. To samo dotyczy ich życia, czyli czy zajmując się archeologią, trzeba mieć w tyle głowy, że raczej stawiamy wnioski, formułujemy pewne tezy, hipotezy, niż udzielamy odpowiedzi. Tak, oczywiście. To jest coś, co jest na przykład trudne dla historyków, którzy są bardziej pewni tych odpowiedzi, chociaż cały czas się o nie kłócą. My archeolodzy, musimy być o wiele bardziej zdystansowani do tego, co wymyślamy na temat przeszłości, bo wystarczy jedno nowe odkrycie, żeby taka piramidka naszego pomysłu upadła, legła w gruzach i trzeba zupełnie inaczej spojrzeć na przeszłość, którą sobie jakoś tam już wcześniej wyobrażaliśmy. Tak, to prawda, ale to nie zmienia faktu, że na przykład trzeba łączyć wyobraźnię, trzeba łączyć fakty, które mamy, mizerne, i tworzyć sobie jakiś obraz. I to, że on jest zmieniany samo w sobie, też jest bardzo fascynujące i ciekawe. Problemem tylko jest to, że w szkole uczymy się dość schematycznych rzeczy na temat archeologii i na temat
temat tej takiej pradziejowej przeszłości. W związku z czym wychodzimy ze szkoły z taką wiedzą niezwykle kostyczną, już absolutnie nieprawdziwą. W związku z czym też trudno sobie wyobrazić, że cały czas ta nauka się rozwija, cały czas się coś w niej dzieje. Ona jest bardzo nowoczesna, z czego sobie nie zdajemy sprawy, oglądając jakieś filmy o Indianie Jonesie lub czytając jakieś książki pokazujące taki, prawdę powiedziawszy, wizerunek archeologa XIX-wiecznego, który jest po trosze rabusiem zabytków, a nie badaczem, bo jest już pani po lekturze tej książki. No z książki wynika, że dzisiaj archeolodzy pracują zupełnie inaczej. Wręcz jest taki trend, żeby nie kopać, czyli to jest zupełne odwrócenie wyobrażenia archeologu. A nie kopać dlaczego? Dlatego, że poczekajmy jeszcze chwilę, a pojawią się takie metody badawcze, że być może w ogóle nie trzeba będzie używać łopat, tylko prześwietlimy ziemię i wyjdą nam informacje na ekraniku związane ze stanowiskiem, które prześwietlamy. A fakt, że zabytki są w ziemi, sprawia, że one są o wiele lepiej zakonserwowane. Każde wyjęcie zabytku, rozkopanie stanowiska, to jest jego śmierć i jego zniszczenie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie po nim zostaje to, co badacz zapisał w swoich notatkach, w dokumentacji, jakie zrobił zdjęcia, no i oczywiście te wyjęte artefakty, ale ta opowieść jest w miejscu, z którego te artefakty są wydobywane, co jest zresztą taką ością niezgody między archeologami a poszukiwaczami zabytków. O tym, jak zmieniła się archeologia, z jakich teraz korzysta metod, mam nadzieję, że o tym także porozmawiamy, ale na razie jeszcze chciałabym zostać może przy tych wyobrażeniach archeologa, bo chyba każdy zawód wiąże się z kilkoma wyznacznikami, które bardzo głęboko mamy w wyobraźni. Archeolog to jest ta osoba w kapeluszu Indiana Jonesa, która gdzieś na jakiejś pustyni siedzi z miotełką i omiata to, co w ziemi znalazł. Pani powiedziała, że to tak nie do końca wygląda, zwłaszcza, że to wykopywanie już od tego się odchodzi. No to w takim razie, co robi archeolog? Nie, archeolog nadal jeszcze z tą miotełką, czy tam z pędzelkiem, czy z łopatą jak najbardziej biega, dlatego, że jest mnóstwo stanowisk zagrożonych, które po prostu trzeba przekopać. To są miejsca jakieś kulturowe pod autostradami, tam gdzie ma przebiegać autostrada, więc to trzeba przekopać, trzeba opisać, trzeba oddać znalezione przedmioty, zabytki do muzeów, czy też do magazynów muzealnych. Nadal też archeolodzy wybierają miejsca, które są z jakichś względów dla nich interesujące, ale już nie kopie się szerokopłaszczyznowo. Przez szerokopłaszczyznowe prace badawcze rozumiemy, że są odkopywane całe połacie ziemi, tak jak na przykład Schliemann kopał Troję, tylko robi się sondaże, takie wykopy sondażowe. No i jeśli ma szczęście, to trafia na jakąś fantastyczną rzecz, na jakimś większym stanowisku archeologicznym, a jak nie, to opisuje to, co znalazł i zostawia kolejnym pokoleniom i tym lepszym metodom badawczym, które być może się kiedyś z czasem pojawią, to stanowisko. W związku z czym jeszcze jest mnóstwo rzeczy, to też jest zadanie dla archeologa, do opisania zalegających w muzeach, w magazynach muzealnych. W książce pani wspominała, że zwłaszcza ubiegły ustrój był taki niezbyt łaskawy dla tego, co zostało znalezione. Tak, łaskawy z tego względu, że się kopało na potęgę. Bardzo dużo się wykopywało różnych rzeczy, żeby potwierdzić pewne tezy, na przykład o prasłowiańskości ziem polskich, ale się nie opracowywało tych zabytków. No czyli to tak jakby być poniekąd trochę poszukiwaczem zabytków. Wyciągnęło się fanty, zostawiło na półkach magazynowych w muzeach i one teraz czekają na przebadanie. W książce opisuję przykład taki bardzo ciekawy naczyń dawno temu wykopanych w neolitycznych osadach na terenie Kujaw, które zostały teraz wzięte do laboratoriów, przebadane pod kątem obecności lipidów tłuszczowych i się okazuje, że przez moment, raptem 3 lata, ale to zawsze coś, Polska była najstarszym centrum serowarskim świata już 7 tysięcy lat temu, więc można wyciągnąć coś z magazynów i wycisnąć jeszcze z tego wiele informacji dzięki tym nowym metodom, które dzisiaj mamy, dzięki badaniom laboratoryjnym, no a przede wszystkim dzięki badaniom DNA, które było jedną z tych wielkich rewolucji. Badanie DNA jest jedną z wielkich rewolucji w badaniu przeszłości. Temu poświęciła pani też ogromny rozdział, ale jeżeli jesteśmy przy diecie naszych wielkich przodków, przyznam szczerze, że nie planowałam zadawać tego pytania tak wprost, ale postanowiłam sobie, że jeżeli rozmowa potoczy się w tę stronę, to nie odmówię sobie tej przyjemności. Chodzi mi mianowicie o żart o ludożercach. Mówi pani o tym, że zjem sobie dzisiaj gorący kubek, tak? To są badania pani profesor Lasoty Moskalewskiej jeszcze przed wielu lat, która zauważyła, że niektóre kości są
starte. Tak jak gdyby ktoś mączkę kostną z kości zwierząt wytwarzał i ona rzeczywiście jakoś tam widocznie ludziom musiała być potrzebna, bo jest źródłem wapna, w związku z czym jadali również i kości. No tutaj ten żart może gruby, ale sobie pozwoliłam. Jeśli chodzi o kanibalizm, to jak najbardziej miał miejsce na terenach ziem polskich, chociaż nigdy dokładnie takich badań nie robiono. Mam nadzieję, że kiedyś będzie to zrobione, ale są czaszki z otworami jakby specjalnie poszerzonymi, żeby dostać się do mózgu. No, jedzenie mózgu było symboliczne i rytualne, więc to ludożerstwo, ten kanibalizm wydaje się, że raczej miał znaczenie rytualne właśnie. W ten sposób posiadało się wiedzę, mądrość, siłę tego, którego się zjadło, więc na pewno coś takiego miało miejsce. I ten rytuał także przedostał się do kultury popularnej i także do Indiana Jonesa, bo w jednym z odcinków Harrison Ford miał przed sobą mózg na talerzu. Zresztą ten mózg był tak bardzo, powiedziałabym, plastycznie i realistycznie stworzony na potrzeby tego filmu. To prawda, no cóż, też pamiętam tą scenę z filmu. Na koniec tego fragmentu naszej rozmowy, nie jej całości, chciałabym się odwołać być może do pani własnych doświadczeń, bo... Nie jadłam mózgu. Rzeczywiście może niefortunnie zaczęłam. Do pani doświadczeń jako archeologa śródziemnomorskiego. Pani może też rzucić trochę inne światło na te nasze wyobrażenia, bo ja tak sobie myślałam, że być może ta praca, o której mówimy do tej pory, czyli odkopywanie skarbów, praca w terenie, to jest taka wisienka na torcie. Są tacy archeolodzy, którzy głównie zajmują się pracą terenową, a są tacy archeolodzy gabinetowi i ja się przyznam, że jako studentka zdecydowałam, ja w ogóle nawet nie studiowałam archeologii, dzisiaj jest połączana już archeologia pradziejowa ze śródziemnomorską. Ja skończyłam archeologię śródziemnomorską, czyli się uczyłam w Egipcie, Grecji, Rzymie i Bliskim Wschodzie. No i ten obowiązek przykry miałam, jak mi się wówczas wydawało, żeby uczęszczać również na zajęcia o archeologii ziem polskich. Wydawało mi się to nudne, te kamienie, chociaż mam na nazwisko Krzemińska, no powinnam być wielbicielką krzemieni, ale absolutnie nie byłam, więc dorastałam do tego, żeby zrozumieć, że to, co u nas jest, jest ciekawe. To już był wynik wielu rozmów, które przeprowadziłam do kolejnych artykułów, jakie pisałam do polityki, do świata nauki, czy do wiedzy i życia. Nagle się okazywało, że te rozmowy są ciekawe. Ci ludzie odkrywają bardzo ciekawe rzeczy, z których sobie nie zdawałam sprawy, bo właśnie mamy to szkolne przekonanie, że biskupin i w zasadzie potem już brędza, nic, kompletnie. A tu się okazuje, że brędza była też, ale już w neolicie, więc w ogóle fajnie. I dużo takich malutkich rzeczy, które tworzą ciekawy obraz tego, co się działo na naszych ziemiach. Na przykład to, że u nas było tyle różnych kultur, które się zmieniały. Oczywiście my nie znamy odpowiedzi, dlaczego przyszły, też nie zawsze znamy odpowiedzi, dlaczego przyszły i dlaczego zniknęły, ale to, że ich było tak dużo, że one miały takie różne podejście do religii, do jedzenia, do sposobu życia. Teraz jeszcze możemy coraz więcej się dowiadywać na temat tego w ogóle, jakie mieli DNA, więc to wszystko są bardzo ciekawe rzeczy, które wydawało mi się, że warto zebrać i uaktualnić, bo książki o archeologii ziem polskich powstawały bardzo dawno tak naprawdę. Wszystkie te książki już są dzisiaj mało aktualne i tak sobie pomyślałam, że warto byłoby zrobić uaktualnienie naszej wiedzy dotyczącej ziem polskich. Tym bardziej, że archeolodzy cały czas pracują i ostatnie 20 lat to było rewolucyjne właśnie chociażby z tego względu, że zbudowaliśmy autostrady, że było dużo nowych inwestycji, więc były badania ratunkowe prowadzone, które często gęsto nie są jakoś specjalnie owocne. Trzeba to po prostu zarejestrować, że takie stanowisko było i tam kilka skorup zostało znalezionych, ale naprawdę w kilku miejscach natrafiono na rzeczy arcyważne, które zmieniły naszą optykę dotyczącą niektórych okresów historycznych. Wiem, jakie jest jeszcze skojarzenie. Ono jest bardzo przykre, powiedziałabym prozaiczne, bo archeolog chyba w dzisiejszych czasach kojarzy nam się dosyć mocno z utrapieniem. I wiedzą, o czym mówię, wszyscy ci, którzy kupili działki, odziedziczyli jakiś teren, rozpoczęli pracę, no i coś znaleźli. Znaleźli gdzieś, przekopując ogródek, monetę, kawałek kła, jakąkolwiek pozostałość, zgłosili to, no bo tak należy robić, i wtedy rozpoczęli swoją przygodę z archeologiem, który zdaje się, że musi być wezwany do pracy.
pracy na miejsce, gdzie zostało coś znalezione. Mhm. To jest kwestia podejścia i szacunku do tego, co było w miejscu, w którym albo budujemy dom, albo powstaje jakaś nowa inwestycja. No nie jest to rzeczywiście fajne, jeśli sobie budujemy domek jednorodzinny, natomiast w przypadku większych inwestycji, takich jak budowa autostrady, wszystko można zaplanować wcześniej. I zdarza się czasami, że rzeczywiście archeolog zatrzymuje jakąś inwestycję, no ale czasami jest to fantastyczne odkrycie. No, wiem, że na obwodnicy Wrocławia archeolodzy znaleźli ogromne stanowisko wielokulturowe, ale najważniejsza to była kultura łużycka, czyli koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą do połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery, z wspaniałymi grobami, i tam rzeczywiście te prace trwały dłużej niż to było zaplanowane, ale z drugiej strony zostały znalezione rzeczy, które opowiadają wspaniałą historię o tym miejscu i no tak, pewnie włosy z głowy rwali inwestorzy, a archeolodzy się cieszyli, ale też z drugiej strony nie można mieć do nich pretensji, bo oni nie robią tego specjalnie powoli, tylko jeśli jest czegoś więcej, no to po prostu trzeba to wyeksplorować do końca, bo przecież na to będzie położony asfalt albo będzie szedł jakiś ślimak. Czyli tak jak mówiłam na początku naszej rozmowy, to miejsce będzie już całkowicie i na zawsze zniszczone. No nie wiem, może trzeba to utrapienie wziąć na klatę, no. Tak się na pewno dzieje. Remont jest utrapieniem dla każdego. Jeżeli tak się okaże, że on się rozciąga w czasie, to na pewno tej pracy nie ułatwia. Ale o remontach nie będziemy już dzisiaj rozmawiać, bo to jest utrapienie, z którym każdy mierzy się w swoim czasie. Nie musimy tego robić dzisiejszego dnia. Natomiast w dalszej części rozmowy zajmiemy się już konkretnie tym, co znajdujemy w książce Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich, bo autorka tej książki, popularyzatorka nauki i dziennikarka Agnieszka Krzemińska jest dzisiaj w naszym radiowym studiu. I razem trochę pozbywamy się mitu, który towarzyszy archeologom, ale także mam nadzieję, że już za chwilę pani Agnieszka trochę opowie o tym, co na tych ziemiach polskich znaleziono i nikt nie będzie miał wątpliwości, że to są bardzo ciekawe rzeczy i archeologia nie ma sensu, żeby dłużej kojarzyła się wyłącznie z Egiptem. Tak więc mam nadzieję, że usłyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock, a wraz z nimi nasze dzisiejsze archeologiczne rozważania i poszukiwania tego, co świadczy o naszej historii, o historii Polski, o tym, co zostało odkryte, a o tym, co jest jeszcze przed nami. I o tym wszystkim opowiadała dzisiaj Agnieszka Krzemińska, popularyzatorka nauki, dziennikarka i autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Kiedy czytałam książkę, to sobie pomyślałam, że lubimy tajemnice, lubimy dreszczyki, lubimy taką nutę ekscytacji. No, a w książce znajdujemy... Wampiry. Wampiry, właśnie o to chodzi. Znajdujemy dosyć duży fragment dotyczący kwestii związanych z pochówkiem, jak to kiedyś nasi przodkowie robili. No, ale pojawiają się też wilkołaki i wampiry, czyli to, co lubimy najbardziej. Tak, to prawda. To są tak zwane pochówki atypowe, których u nas trochę jest, zresztą wszędzie są, bo lęk przed nieumarłymi jest czymś, co w ogóle wyróżnia homo sapiens sapiens, wyróżnia człowieka. Lęk przed śmiercią i tym, co się z ciałem dzieje po śmierci i że to ciało może ożyć, w związku z czym archeolodzy dopatrują się pewnych praktyk antywampirycznych bardzo dawno, bo już w epoce neolitu, takich jak przywalanie kamieniami, rozczłonkowywanie, odcinanie głowy i wkładanie jej między nogi, poza tym już w późniejszych epokach chowanie zmarłego gdzieś poza cmentarzyskiem, albo gdzieś z boku, gdzieś na rozdrożu, albo brzuchem do ziemi, tak żeby wgryzał się w ziemię, jak mówią teksty. Ale nie do końca i nie wszystkie te nietypowe pochówki od razu musimy wkładać do jednego worka, bo są badacze, którzy zauważają, że takie dziwne pochówki gdzieś na skraju cmentarza, to mogą też być skazańcy, którzy po tym, jak byli na stryczku, a na stryczku wisiało się dotąd, aż ciało nie odpadło i się głowa nie odpadła, więc ta głowa była oddzielnie i wkładano ją między nogi. Więc nie jest powiedziane, że to musi być ten wampir, mógł to być też po prostu ktoś, kto umarł gwałtowną śmiercią, został zamordowany w czasie jakiejś tam egzekucji. Wampir nie od samego początku był ubrany w ten czarny płaszcz, prawda? Nie, to jest już rzecz bardzo świeża, tak jak wiele w popkulturze rzeczy jest przenoszonych w głęboką przeszłość. To XIX-wieczne wymysły. Natomiast to, co mamy w grobach, to rzeczywiście są przeróżne rzeczy robione z tym ciałem po śmierci i to jest fascynujące, ale to mogą być po prostu jakieś praktyki niekoniecznie związane z lękiem przed umarłymi. Być może z
pozyskiwaniem fragmentów kości, żeby zrobić z nich amulety, albo żeby mieć w domu fragment przodka. No, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, więc tutaj trzeba zostawić sobie otwartą głowę i wymyślać różne wytłumaczenia, co oczywiście archeolodzy robią mniej lub bardziej skutecznie i mniej lub bardziej przekonywująco. Ale tam, gdzie wampir, tam też pojawia się wilkołak. No a to już jest zestawienie bardzo popkulturowe, które mamy. Nie omieszkałam o tych wilkołakach opowiedzieć, aczkolwiek oczywiście w materiale archeologicznym wilkołaków nie mamy. Są w tekstach, pojawiają się w tekstach takie przekonania, wierzenia, że niektórzy ludzie zamieniają się w zwierzęta, zamieniają się w wilki. Mamy symbolikę tego zwierzęcia, bardzo jest jej sporo w różnych kulturach skandynawskiej. Na przykład, tutaj dodałam, żeby było tak bardziej podkręcone, w końcu jestem dziennikarką, więc. Ale kolejna rzecz, która ciekawi, fascynuje wszystkich, no znów zacytuję jeden z nagłówków, początków akapitów książki, to jest pytanie retoryczne. Kto by nie chciał znaleźć skarbu? Skarby rozpalają wyobraźnię wszystkich, ale myślę, że nie każdy, myśląc o ukrytych skarbach, kosztownościach, kuferkach ze złotem, nie każdy pomyśli o Środzie Śląskiej. W Środzie Śląskiej został znaleziony skarb absolutnie wyjątkowy, bo o ile mi wiadomo, jest to jedyne na świecie odkrycie przypadkowe korony królewskiej i to oczywiście złotej i wspaniałej. Kanoniczny skarb, taki, prawda? Kanoniczny skarb, no precjoza, złoto i korona, no po prostu kropka nad i. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej skarbowego niż właśnie to, co zostało znalezione w Środzie Śląskiej. No ale niestety ta opowieść ma też taką ciemną stronę, dlatego że ten skarb, pierwsze znalezisko chyba było w 1883 albo 85, a drugie w 1988 w Środzie Śląskiej w czasie remontu, nomen omen, znowu wracamy, w czasie remontu starej kamienicy, kiedy łycha koparki rozwaliła garniec, za pierwszym razem łycha koparki rozwaliła garniec z bodajże z groszami praskimi. Nie było archeologa, nie było nadzoru archeologicznego w czasie tych prac, co dzisiaj jest już w ogóle niedopuszczalne. A za to, kiedy archeolog przyjechał, to nie było już skarbu. Już nie było skarbu, zostało to rozkradzione, ludzie zrzucili się do wykopu, jedynie operator koparki coś tam zebrał, do wiadra wrzucił, ale część tych monet zginęła i to nawet jest nie do wyobrażenia, że w 1988 roku powtórka z rozrywki, mamy dokładnie identyczną sytuację, co więcej ten sam operator koparki zahacza o kolejny garniec i w tym kolejnym garncu są te złote precjoza oprócz ogromnej ilości różnych monet i znowu to wszystko jest rozgrabione. Lata całe trwało, żeby to z powrotem złożyć. Skarb tak kursuje między Środą Śląską, Muzeum w Środzie Śląskiej, a Muzeum Narodowym we Wrocławiu, więc jak ktoś chciałby zobaczyć, to musi się przedtem dowiedzieć, gdzie jest, ale zdaje się, że w tym momencie ten skarb jest niemalże w całości. My nie wiemy, jak wyglądała całość, dlatego że w momencie, kiedy łycha koparki rozwaliła garnki i za chwilę już nie było, więc no, przypuszczamy, że jest niemalże wszystko, korona jest prawie kompletna i rzeczywiście jest fantastyczna. Badacze doszli do ciekawych wniosków, to znaczy przebadali, skąd ta korona może być. Wiemy, że najprawdopodobniej należała do Blanki de Valois, która była żoną Karola IV Luksemburga. Król zastawił klejnoty królewskie u kupca żydowskiego Mojżesza, co mu zasugerował jego sekretarz, który pochodził ze Środy Śląskiej. On zastawił te klejnoty po śmierci już Blanki, więc nie było to tak, że zdjął jej z głowy i zaniósł do Żyda, nie, ale rzeczywiście potrzebował pieniędzy, żeby starać się o tron cesarski, żeby zdobyć koronę cesarską. Także to jest fantastyczna historia, no z taką trochę kryminalną opowieścią w tle, ale też pokazującą, że wszyscy chcieliby znaleźć skarb. Nie tylko mieszkańcy Środy, ale też wszyscy ci, którzy dzisiaj chodzą po polach, po lasach z wykrywaczami. Nawet jeśli mówią, że szukają guzików z II wojny światowej, to na pewno by się ucieszyli, gdyby taki garnek znaleźli. A nie wiem, czy pani wie, czy słuchacze wiedzą, że właśnie został znaleziony kolejny garnek gdzieś pod Wałbrzychem z monetami takimi blaszkowatymi z XIII wieku. Podobno jest to fantastyczne odkrycie, ale już na wszelki wypadek konserwatorzy zabytków nie mówią ani dokładnie gdzie,
ani jak dużo jest tych monet, co by właśnie nie powtórzyć sytuacji ze Środy Śląskiej. Wydaje mi się, że na mieszkańcach Wałbrzycha, którzy czają się na złoty pociąg, to garnek ze złotymi monetami nie robi wielkiego Ale wrażenia. Wydaje mi się, że mimo wszystko, ponieważ złotego pociągu, jak świetnie wiemy, nie ma, a garnek jest, to archeologia górą. Oczywiście, że tak. Chciałam w ten sposób tylko nawiązać do różnych legend, które no słusznie, zresztą często powinniśmy wkładać między bajki i pamiętać, że to są tylko legendy i podania, ale w jednym przypadku pani zwraca uwagę, że te legendy warto jednak brać pod uwagę i mieć z tyłu głowy, a to wtedy, kiedy omawia pani tajemnice zatopionych statków. Kiedy mówi pani o tym, co na dnie Bałtyku, ale także licznych polskich rzek można znaleźć. No bo oczywiście nie mamy Titanica, który chyba w naszej wyobraźni jest najmocniej jako ten statek z tajemnicą na dnie, ale całkiem sporo pod wodą w Polsce można znaleźć. Można, natomiast niestety usłyszałam od specjalistów, którzy się tym zajmują, że poszukiwacze zabytków i tam są bardzo aktywni, mają bardzo dobry sprzęt, lepszy, znacznie lepszy niż biedni archeolodzy i prędzej docierają do ciekawych wraków. Ale rzeczywiście jest to nadal niewyeksplorowana część naszej ziemi, zwłaszcza takie śródlądowe zbiorniki wodne. Prawdę powiedziawszy, z tego co mi opowiadali podwodni archeologowie, nie jest to przyjemna praca, bo jest bardzo słaba widoczność w naszych jeziorach, zwłaszcza jak są mocno zamulone, więc takie wyobrażenie błękitnej wody, w której wrak tak na sztorc stoi, my tam wpływamy i buszujemy, no niestety też z rzadka to tak wygląda i raczej nie w Bałtyku i nie w naszych jeziorach, ale rzeczywiście są pozostałości dłubanek, pozostałości szkód w Wiśle, które pływały i na przykład wywoziły z Warszawy do Szwecji, czy też do Gdańska, a potem płynęły do Szwecji. Elementy architektoniczne, co przez polskich archeologów w ostatnim czasie zostało wydobyte i fantastycznie. Poza tym jest też broń. To, co ja bardzo lubię i co jest dla mnie fascynujące, to są święte jeziora. To jest dość typowe dla kultur i ludów germańskich, które również żyły na terenie ziem polskich przez dobrych kilkaset lat. Wrzucanie oręża, wrzucanie mieczy, tarcz, ozdób, na przykład pasa do jezior. Nie wiemy, czy to było powiązane z pochówkami osób, które na przykład na platformach, platformy były podpalane i te osoby były wypuszczane na wodę razem z całym orężem, czy było to powiązane z jakimiś zwycięstwami i wtedy wyrzucało się broń wrogów do jeziora, jak to miało miejsce na przykład w Jutlandii. No ale mają czasami archeolodzy szczęście, tak było w Czaszkowie, koło Piecek, gdzie znaleziony został fantastyczny deputat pozyt w wysychającym jeziorze Dajno. Także mamy też święte jeziora i mamy też tak zwane zabytki jeziorne. Na pewno nie jest to ostatnie znalezisko. Na pewno jeszcze jeziora powiedzą coś ciekawego. Mam trochę wyrzutów sumienia, bo mam wrażenie, że z sakrum przejdę do profanum. No ale nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Pani już wie, o co chcę zapytać. No, to moje może ulubione latryny, jak sądzę. Tak, ja może dyplomatycznie zapytam o Elbląg. Dlaczego Elbląg, tak jak pani powiedziała, ma swój archeologiczny moment chwały? Elbląg zresztą nie tylko ze względu na latryny. Elbląg jest w ogóle w fantastycznym miejscu wokół bardzo ważnych stanowisk archeologicznych, ale Elbląg jest dlatego tak wyjątkowy, że w czasie II wojny światowej miasto było zniszczone, a zaraz po wojnie część Starego Miasta została rozebrana i cegły wywiezione między innymi na odbudowywanie Warszawy. I Stare Miasto w Elblągu zostało nieruszone. Proszę sobie wyobrazić, że aż do lat 80. nic tam w zasadzie nowego nie stawało, nie budowano i postanowiono w pewnym momencie, że trzeba przebadać całe średniowieczne Stare Miasto, żeby odbudować, no jakby nie było, łysy kawałek miasta. I zaczęła się zakrojona na rzeczywiście ogromną skalę akcja badawcza. Badano poszczególne parcele, kamienice oraz podwórka, które się za nimi znajdowało i znaleziono, z tego co pamiętam, przebadano około 200 latryn elbląskich, w których znaleziono absolutne cuda, przeróżne i przedziwne, dlatego że niektóre rzeczy, takie jak jakieś połamane miski drewniane, czy jakąś ceramikę potłuczoną, to dość oczywiste, że trafiało to do latryny jako do śmietnika, ale są też rzeczy, które wpadły zapewne przez przypadek i pokazują na przykład, co w tych latrynach robiono. Na przykład chodziło się na dymka, bo jest sporo fajek, albo być może tam umawiano się, żeby sobie rozegrać
rozegrać hazardową partyjkę gry w kości, bo są znajdowane kości. Dlaczego znalazły się w latrynie instrumenty muzyczne i to średniowieczne i fantastyczne, to nie wiem, może ktoś je schował, bo też trudno sobie wyobrazić, żeby kilkukrotnie jakiś pijany muzyk po prostu wrzucił to do toalety. Tak. Jest jeszcze gwóźdź programu, czyli okulary. Okulary są fantastyczne. To znowuż pokazuje, że ten Elbląg był miejscem, bo to było miasto hanseatyckie. Kupcy elbląscy mieli kontakty naprawdę z całym światem. Ceramika chińska, porcelana chińska, no i właśnie te okulary, które pochodzą najprawdopodobniej, są XIV-wieczne, są przeciwsłoneczne, zielone i najprawdopodobniej pochodzą z Włoch. Są dokładnie takie okulary, jakie widzimy na średniowiecznych sztychach i mają je zazwyczaj mędrcy, ale tutaj chyba musiał być to ktoś, kto dużo czytywał na dworzu, no bo to, jak mówiłam, są okulary przeciwsłoneczne. Ale nie tylko okulary, ja jeszcze bardzo lubię elbląskie tabliczki woskowe z ćwiczeniem chyba z łaciny, o ile sobie przypominam, że błędy są nawet w języku łacińskim, więc nie wiem, czy jakiś uczeń się wściekł, bo dostał burę od nauczyciela i cisnął do kibla, czy też jaka była historia, ale to jest rzeczywiście świetne. Ja też bardzo lubię, bo Elbląg nie jest jedyny, podkreślmy. Tak naprawdę jak prowadzone są prace wykopaliskowe na terenie starych miast, czy to będzie Poznań, czy to będzie Gdańsk, Wrocław, czy Kraków, to natrafiają też na latryny, chociaż nie jest to aż tak masowe, jak w przypadku Elbląga. Ciekawe rzeczy z latryn były wydobyte również w Gdańsku. Gdańsk, bardzo bogate miasto, też hanseatyckie. I moim ulubionym takim znaleziskiem jest Marzenie, więc pamiętam, że jak rozmawiałam z odkrywcą tego Marzenia, doktorem Andrzejem Gołębnikiem, to mówił, no rzadko któremu archeologowi udaje się znaleźć Marzenie, to ja tu opowiem historię. Otóż wydobyli, no jakby nie było z tej mierzwy śmierdzącej, bo przecież to nic innego jak stare odchody ludzkie, pudełeczko, w którym się znajdowało chyba, o ile sobie przypominam, kamyk i kosmyk włosów. No i oni tak patrzą, co to jest? I była jakaś studentka z Kaszub, która zajrzała, mówi, ale przecież to jest Marzenie. A co to jest Marzenie? A jak panna chciałaby wyjść za mąż, to zamykała Marzenie w takim pudełeczku i właśnie chowała w jakimś niedostępnym miejscu. I nie wiemy też, dlaczego to Marzenie trafiło do toalety. Może ktoś po prostu wrzucił stare szpargały i tak to się stało, ale tak jak to mówił pan Gołębnik, znaleźć Marzenie to trzeba mieć niezłe szczęście. Wydaje mi się, że to jest świetny moment, żeby ten fragment naszej rozmowy zakończyć, bo marzenia, szczęście, to trzeba mieć nie lada dobry dzień, żeby w ten sposób móc spuentować jakąś rozmowę, więc ja na tym poprzestanę, przynajmniej na razie, bo też nie ukrywam, że kolejna część naszej rozmowy będzie dotyczyła nieco mniej radosnych tematów, bo chciałabym porozmawiać o tym, po pierwsze, jakie są problemy dzisiejszej archeologii. Już trochę o tym mówiłyśmy, chodzi o różnego rodzaju zbieraczy. Pani używa takiego pięknego słowa jak rabusie, zbieraczy, rabusiów, detektorystów, no ale też często niegdyś opieszałych urzędników. O tym wszystkim porozmawiamy. Tak samo jak mam nadzieję o tych nowinkach archeologicznych, o których już trochę było mowy, bo dużo się zmienia i tak jak pani mówiła, no w dalszym ciągu czekamy na to, co przed nami. I o tym wszystkim będzie mówiła Agnieszka Krzemińska, popularyzatorka nauki, dziennikarka, autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Tymczasem bierzemy krótki oddech i wracamy z drogowskazami na antenę Eski Rok już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Część trzecia i zarazem ostatnia. Niektóre książki się tak zaczynają. Część trzecia i ostatnia. Część trzecia i ostatnia drogowskazów właśnie się zaczyna i jest jeszcze przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Nasze radio to SK Rock, a wraz ze mną w dalszym ciągu jest pani Agnieszka Krzemińska, autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Rozmawiałyśmy już i o tym, co w Polsce można znaleźć, co znaleziono. No trochę przy okazji Środy Śląskiej i zahaczyłyśmy o temat tego, co można było znaleźć, ale trochę pracę utrudniono. No i zdaje się, że na takie utrudnienia archeolodzy często napotykają. Archeolodzy walczą, mimo upływu lat walczą, tak jak mówiłam już wcześniej, z rabusiami, poszukiwaczami, detektorystami, tymi wszystkimi, którzy nie do końca chcą docenić wartość historyczną i symboliczną tego, co znajduje się w ziemi, a chcą po prostu się dorobić. Po pierwsze, rabusie oczywiście istnieli zawsze i nie bez kozery faraonowie zbudowali sobie
piramidy, a potem uciekli z tych piramid i zaczęli budować sobie grobowce ukryte w ziemi w Tebach, bo po prostu te na widoku znajdujące się wielkie monumenty były stale okradane. Proceder stary jak świat, tylko że ostatnie 20-25 lat poszukiwacze rabusie grobów dostali w ręce fantastyczny sprzęt, jakim jest wykrywacz metali, który swego czasu nawet można było kupić, uwaga, w Biedronce. Rzeczywiście każdy, kto chce być odkrywcą, może sobie taki sprzęt kupić, załatwić i zacząć z nim chodzić. Tylko jest jedno wielkie ale. Już o tym mówiłam, ale nie wszyscy słuchacze słyszeli. Rozkopanie stanowiska archeologicznego jest zniszczeniem tego stanowiska archeologicznego, więc to się nie da tak chodzić i sobie wydłubywać jak rodzynki metalowych przedmiotów, bo w momencie, kiedy my ten przedmiot wyjmiemy z ziemi, on już nie opowiada historii, chyba że to jest moneta, zaraz do tego wrócę, ale on nie opowiada historii, bo on jest tylko i wyłącznie już starym, czasami pięknym, czasami mniej pięknym przedmiotem. Jeśli trafi na półkę magazynową w jakimś garażu jakiegoś poszukiwacza, to nauka nawet o nim nie usłyszy, nie będzie to odnotowane, że jest tam gdzieś jakiś miecz. My nie wiemy, czy ten miecz jest wyjęty z grobu, czy on sobie od tak leżał, czy to jest właśnie takie, jak już też rozmawiałyśmy, stanowisko jakieś ofiarne. Żeby to wszystko stwierdzić, to jest potrzebne te nieszczęsne wykopaliska, które będą trwały tydzień, dwa lub miesiąc. Jak zdanie wyciągnięte z kontekstu. Nawet gorzej, bo zdanie coś mówi, a taki przedmiot nie mówi nic. Jedyne, co możemy powiedzieć, o, powiedzmy miecz celtycki, albo o naczynie kultury takiej a takiej, ale co jest jeszcze z tym naczyniem powiązane? Możemy przypuszczać, aha, najprawdopodobniej to była popielnica, albo kurczę, no może to nie jest popielnica, może to jest jakieś osady, może byśmy się dowiedzieli więcej. Osady są zresztą bardzo cenne, bo jest ich niewiele, a opowiadają o życiu codziennym, więc no niestety tu jest konflikt nie do pogodzenia, że tak naprawdę każdy poszukiwacz zabytków powinien pójść postudiować chociaż chwilę tą archeologię, tylko problem polega na tym, że jak się zaczyna studiować archeologia, to wtedy ma się już zupełnie inne podejście do tego przedmiotu. To już nie jest szukanie fantów, tylko próba zrozumienia, co za nimi stoi i opowiedzenia tej historii. Więc cały czas archeolodzy ścigają się z coraz lepiej wyposażonymi poszukiwaczami zabytków. Są jednak przykłady bardzo pozytywne. Nie wiem, czy nadal jest tak dobrze, jak było przed laty, ale swego czasu byli poszukiwacze, którzy współpracowali z archeologami, przyjeżdżali na wykopaliska, swoje umiejętności wykorzystania wykrywaczy metalowych jakby użyczali nauce i to doprowadziło do bardzo ciekawych odkryć. Na przykład jest odkryty w Czermnie na wschodzie Polski skarb, a nawet kilka skarbów, zdaje się w 2011 roku, fantastycznych przedmiotów średniowiecznych, które były ze srebra, które były wykonane w jakichś warsztatach bizantyjsko-ruskich. Ich znalezienie jest to efekt właśnie współpracy archeologów i poszukiwaczy zabytków. Zdarza się, że poszukiwacze zabytków, którzy rzeczywiście chodzą i szukają jakichś reliktów z czasów II wojny światowej, przynoszą zabytki znalezione. Tylko, że no, ten przyniesiony zabytek już traci tą wartość, chyba że to jest moneta. Moneta ma za sobą opowieść, bo jak świetnie wiemy, jest tam tak zwany orzeł i reszka, w związku z czym jesteśmy w stanie powiedzieć, jak stara jest ta moneta, w jakiej mennicy powstała. Pod tym względem numizmatycy nie mają tak na pieńku z poszukiwaczami zabytków, jak archeolodzy zajmujący się okresami, gdzie monet jeszcze nie było. Pani w książce też zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, o której trzeba pamiętać, mianowicie, że w 2018 roku nielegalne poszukiwania uznano za przestępstwo, a nie wykroczenie. No i to już oznacza dla wszystkich, którzy by się takim procederem zajmowali, konkretne konsekwencje. Miało to spowodować zmniejszenie skali problemu. No ale gdyby pani miała ocenić... Trzeba byłoby się rzeczywiście w NIDzie, w Narodowym Instytucie Dziedzictwa dowiedzieć, jak te statystyki się kształtują, czy wiele osób występuje o pozwolenie na badania, bo można o to wystąpić i są tacy poszukiwacze, którzy robią to absolutnie legalnie. Ja tych statystyk nie znam. Teraz była pandemia, trzeba byłoby się dowiedzieć, czy w związku z pandemią tych poszukiwań było więcej, czy mniej. No dość optymistyczna jest ta informacja z 7 kwietnia o odnalezieniu garnka gdzieś pod Wałbrzychem i przy
przyniesieniu go do delegatury w Wałbrzychu, ale tak naprawdę to jest niezwykle trudne do wyśledzenia. Konserwatorzy i ci, którzy muzealnicy, którzy się zajmują śledzeniem właśnie tych wyciągniętych z ziemi nielegalnie zabytków, siedzą, sprawdzają fora albo jakieś aukcje internetowe. Policja czasami wchodzi do różnych takich magazynów, gdzie poszukiwacze trzymają te zabytki, ale to jest na tyle niestety z mojego punktu widzenia niewielka szkodliwość czynu, że nie są to jakieś straszliwe kary. No a prawda jest taka, że nie da się postawić na każdym polu i w każdym lesie policjanta, żeby pilnował albo na stanowisku, bo jest coś takiego, co my nazywamy archeologicznym zdjęciem Polski. To jest taka dostępna ogólnie mapa Polski z naniesionymi stanowiskami archeologicznymi. I tak jak rozmawiałyśmy, jak gdzieś przebiega trasa planowanej autostrady, to my mniej więcej wiemy, przez jakie stanowiska archeologiczne ta trasa będzie przebiegała. Już wcześniej możemy zaplanować, o tu, pod tą miejscowością trzeba zrobić sondaże. Muszą przyjść archeolodzy i sprawdzić. Dostęp również do tego zdjęcia archeologicznego Polski mają poszukiwacze zabytków. Dlatego jest to niebezpieczne, bo chociaż nie powinni, chodzą po stanowiskach archeologicznych i wydłubują. Było głośno o stanowisku w okolicach Suwałk Jaćwieskim. To jest straszna szkoda, bo rzeczywiście zdaje się, że w 70% zostało zniszczone i przedmioty zostały z niego sprzedane. Ja myślę, że takich przykładów jest więcej. A szkoda, bo nie jesteśmy jakimś archeologicznym Eldorado. Zabytków archeologicznych mamy niewiele. Jedyne, co jest pocieszające, to to, że wykrywaczowcy znajdują głównie metale. Więc tam, gdzie metalu nie ma, gdzie zabytek jest drewniany, gdzie zabytek jest kamienny, to oni na to nie trafiają. No, ale niestety, od momentu, kiedy nauczyliśmy się wytapiać brąz, od epoki brązu ten metal jest obecny, w związku z czym, no powiedzmy, 4000 lat już metalowe przedmioty są w grobach, pojawiają się w osadach, więc może, oby nie, ale może będzie taki moment, kiedy już w tej ziemi nie zostanie nic metalowego, poza puszkami. Rozmawiamy o tym, co mamy za uszami, jeżeli chodzi o archeologię i poszukiwanie zabytków. Chciałam zapytać, jak to wygląda dzisiaj, jeżeli chodzi o tak zwane władze. Jest to słowo bardzo szerokie. W książce zwraca pani uwagę na to, że powiedzmy urzędnicy często dosyć brutalnie obchodzili się z tymi znaleziskami, bo albo to, co udało się z ziemi wydostać, było wrzucane do szafy, zamykane na kluczyk i zapominane. No ale zdarzały się też momenty, kiedy niedoceniana była chyba ranga tego, co zostało znaleziona, chociażby ze względu na tak zwane pochodzenie poniemieckie, tak które jest, w tak pewnym jest. Momencie było bardzo, bardzo niechętnie widziane. Znaczy to, co absolutnie można powiedzieć zrównuje archeologów z poszukiwaczami zabytków, to jest niepublikowanie odkryć. Bo w momencie, kiedy to się nie pojawi w druku, to ani pani, ani ja nigdy o tym się nie dowiemy. To musi gdzieś znaleźć swój ślad. I to jest grzech polskiej archeologii, zresztą nie tylko polskiej. No, u nas nakopano tego tak mnóstwo, że naprawdę można byłoby w tych magazynach znaleźć jeszcze mnóstwo rzeczy, które będą opracowywane przez lata. Tak samo dużo żeśmy nakopali bardzo ciekawych rzeczy teraz w czasie tych badań autostradowych i jak najbardziej archeolodzy, świetnie zdają sobie z tego sprawę, że to należy opracować, stopniowo wydają kolejne tomy poszczególnych stanowisk, które z tego, co mi mówił pan profesor, właśnie z bardzo ważnego stanowiska w Domasławiu, koło Wrocławia, na obwodnicy wrocławskiej, to wyszło już chyba, nie wiem, ileś tomów, które opowiadają całą niesamowitą historię tego wielokulturowego stanowiska, zarówno cmentarzyska, jak i osady. To wymaga czasu i to nie jest tak fascynujące, bo to, co przedostaje się do mediów, to jest ten moment odkrycia, czyli wisienka na torcie. Tak jest, wyciągnęliśmy ten przysłowiowy garnek ze złotymi monetami, albo odkryliśmy coś, nową osadę, która ma wielkie znaczenie. No a potem już ta żmudna, nudna robota, to porównywanie, a dlaczego ten garnek jest taki ciekawy i te monety są ważne, a co jest w nich wyjątkowego, no to wymaga czasu i trzeba poczekać, aż zostanie opublikowane. Druga rzecz to są muzea. Rzeczywiście te muzea różnie traktowały zabytki, nie doceniały pewnych, do innych przykładały może niepotrzebnie zbyt dużą wagę, ale to jest dość normalne. No, jeśli przyniósłby ktoś do muzeum garniec złotych monet, to ja przypuszczam, że znalazłby się jednak w gablocie, więc jest cała masa różnych malutkich, mniej istotnych zabytków, które zalegają w magazynach, no i też nie za bardzo można mieć o to pretensje.
pensje. Dzisiaj jest jednak troszeczkę inaczej. Nawet jeśli tych zabytków zgarnialiśmy mnóstwo i w tych magazynach są, to mamy świadomość, że trzeba z nimi postępować w sposób jak najbardziej naukowy, żeby coś zostało dla przyszłości, dlatego że wszystkie te małe przedmioty, które zbieramy, one tworzą jakiś obraz. To są takie puzzle, które trzeba ze sobą poukładać, bo tylko i wyłącznie te małe odkrycia tworzą całość. Bo nawet jeśli mamy biskupin, trzymajmy się go, bo on jest taki symboliczny i rzeczywiście nadal jeden z najważniejszych, to na przykład mało kto wie, że na tych pałukach znajdowało się więcej osad typu biskupińskiego, tylko po prostu się gorzej zachowały. Były i starsze, i większe, i równie ciekawe, i te badania cały czas się toczą, ale już tak nie przebijają się za bardzo do publiki i w podręcznikach to się nie pojawia, bo się właśnie tylko tak wybiera te rodzynki, a jeszcze często, gęsto nadal podtrzymuje mit o prasłowiańskości, co już jest w ogóle ahistoryczne. Archeologia to jest nauka, która polega na spoglądaniu w przeszłość, szukaniu śladów przeszłości, no więc na sam koniec trochę przekornie chciałam zapytać o przyszłość. Nie można powiedzieć, że archeolodzy już w ogóle nie będą kopać, bo będą kopać i są niezbędni, żeby właśnie zawracać głowę wszystkim właścicielom działek, którzy natrafią na jakieś kości, powiedzmy przez ten tydzień. Też są niezbędni, żeby badać, nie wiem, przebieg rurociągu, no bo po prostu strasznie byłoby szkoda, żeby umknęły nam rzeczy, które są ważne. Na trasie chyba też jakaś droga była badana, ale dzięki temu udało się znaleźć cmentarzysko w Bodzi, które jest arcyważne dla początków polskiej państwowości i zrozumienia, jaki wpływ mieli Skandynawowie na jej tworzenie się. Jest mnóstwo naprawdę takich ważnych odkryć, które zostały dokonane w czasie tych przymusowych, wydawałoby się, nudnych prac. Ale tak, prawda jest też taka, że rzeczywiście nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Nie wiemy, jakie będą metody badawcze. Na razie jeszcze nie potrafimy na przykład odczytać tekstów, które są, nie wiem, 2 metry pod ziemią. Akurat nie dotyczy to ziem polskich, bo u nas teksty i w ogóle piśmiennictwo pojawiło się bardzo późno, ale na przykład nie wyobrażam sobie, żeby w Egipcie, na terenie Egiptu odczytywać papirusy, które znajdują się gdzieś pod ziemią, ale Holender, może gdzieś za 100 lat coś takiego będzie wymyślone i w ogóle nie będzie trzeba tego ruszać i będzie sobie to spokojnie pod tą ziemią spoczywać. Będziemy robili jakieś rekonstrukcje hologramowe, cudowne, że będzie się wchodziło do świątyń, grobowców, które w ogóle nigdy nie zostały odkopane. No oczywiście tutaj rozmawiamy bardzo tak futurologicznie, ale kto wie, może tak właśnie będzie, bo im te zabytki, te skarby dłużej w ziemi będą, tym dłużej po prostu będą istniały. Proszę, przykład, też rozmawialiśmy o badaniach podwodnych. Waza, który został wyciągnięty z portu w Sztokholmie, jest wielkim bólem głowy Szwedów, ponieważ wymaga permanentnego naprawiania. W momencie, kiedy został wyciągnięty z wody, zaczęły belki wysychać, trzeba było pokryć je specjalnym preparatem, który zastąpił wodę, ale mimo to się wytrąca siarka, mimo to kwas siarkowy niszczy i to jest wieczna walka z materią. Nawet są pomysły, żeby z powrotem wazę oddać Bałtykowi, więc to jest doskonały przykład na to, że dla zabytków najlepiej jest, niech zostaną pod ziemią czy pod wodą, ale my chcemy się o nich jak najwięcej dowiedzieć. Więc no czekam, może ja już nie doczekam, ale może jakieś moje wnuki doczekają czasów, kiedy nie będzie trzeba kopać, a będziemy wiedzieć o wszystkim, co się znajduje pod ziemią i pod wodą. O przeszłości i o przyszłości, czyli o archeologii, opowiadała dziś Agnieszka Krzemińska, popularyzatorka nauki, dziennikarka i autorka książki Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. To już jest koniec naszego spotkania, ale mimo wszystko dodam, że gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy albo do któregokolwiek z naszych archiwalnych spotkań, to możecie to zrobić za pomocą Spotify, YouTube'a, strony www.skrok.pl, a także naszej aplikacji, gdzie całe wielkie, bogate archiwum się znajduje. Przypominam także o adresach mailowych, czyli drogowskazy@skrok.pl, a także moim, czyli agaland@grupa.zpr.pl. To już jest wszystko na dzisiaj. Mnie nie pozostało nic innego, niż powiedzieć to, co naprawdę lubię mówić, czyli że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.